Heroic Run. Assassin's Creed Valhalla, witajcie. No i widzicie teraz nowy stroj razem z tatuażami, czyli strój egipski i tatuaże również egipskie. Ale dobra, chwilowo sobie nie tu zdejmę ten wygląd hełmu, bo no bo będzie to przeszkadzało w czasie rozmowy. Będzie trochę zniekształcony wtedy ten głos. Okej, bo musimy pogadać z Kirą. O. Kira. Get out. Leave me be. What is this? What are you doing? Flan, spineless fool. What was he thinking? He saw an opportunity to unite the kingdoms. He seized it. It is what any king would do. Do not defend him. I am not. But consider what would happen if he ignored these allied kings. You're right to be upset. But you know Flan best. This was not a decision he made lightly. Let us go back and talk with him. If anyone can convince him to reconsider, it is you. Oh, I will. Whether he wants to or not. What? I am sorry, Eivor. I cannot let them erase us. Oh. O kurde. Eivor. Can you hear me? Eivor. Are you all right? Did you see Kira? I expected her here. What the hell? Co się dzieje? What is that? Co to jest? I think it's Kira. It must be. I do not know what she's trying to do, but she's angry. You think it's Kira? It must be. I do not know what she's trying to do, but she's angry. This is my fault. I must speak with her. It may be too late for that. She said she would not let you erase the druids. But what means would she use? Lilia Fall. I think she will try to use it to stop you. A stone? It is an ancient part of her lineage. There may be more to it than myths and legend. Nie, no też wybaczcie za takie małe cięcie, ale gry mi wywaliło. I knew my decision would upset her. I was certain she could find a way to understand me. It was no simple decision. By choosing one, you betray the other. Choices that weigh heavily require ample time to reflect if you are to find the best outcome. I acted rashly. I listened to frightened men, Eivor. Men whose loyalty I hungered for. Clear your head, Lord. We're nearly there. Obudziła ten pradawny kamień do rytuału. I tu chyba dopiero będzie ten gniew droidów tytułowy. Jestem ciekaw, jak to się w ogóle zakończy. Możliwe, że będzie ostatni odcinek dzisiaj, chociaż nie jestem pewien. No. Fajnie to wygląda. Jeszcze bliżej jak będziemy, to będzie pewnie jeszcze lepiej wyglądać. No i będzie wykorzystywała pewnie swoje jakieś tam sztuczki. No i podejrzewam, że będzie walka z nią. Chyba, że będzie można ją jakoś, że tak powiem, przegadać. Ale nie sądziłem, że to tak się rozwinie. Cała sytuacja. Coś tam w którymś odcinku mówiłem, że podejrzana ona trochę jest. I później tak mówię, chyba jednak nie, ale no, coś tu wynika jednak z tego. Wow. You want to rid the world of us? I'll rid it of you!
Wow. Shit. Faktycznie ma jakieś moce. Wow. Nikła? Your sword, Flon. Stay close to me. Damn it. What do we do? Fight! These are my men! It's not for you! Now fight! Get back! They will not listen! Kira has taken the reason now! Defend yourself! Kurde, im szybko spada ogłuszenie. Keep your guard up. Kira, where are you? Kira! Flon. Jakby broń Isu. Oh shit. How about the king's blood on your hands? Eivor! Muszę serio z nim walczyć? Nie mogę go jakoś tam ogłuszyć albo coś? This is not a force you can control, Kira! It will consume you! Wow, ale mocna jest ta broń. God damn it. Na szczęście go nie zabiłem, tylko... Tylko go trochę... You know. With Garin, his son, another pawn in this endless war. He is my blood. Ah, yes. And you will throw away all reason to defend what you are sworn to. I am no different. My people will live to see tomorrow, if it means I have to kill you today. Whoa. No sorry, kobitko, ale ja mam lepszą broń. Wow. Aj, w żebra. Boli. To mi się nie podoba. W ogóle. Oj, oj. Battle-hardened over many victories. Do not make me add another. Do as you must. As will I. Się wzmacnia. No to chyba jednak będzie ostatni odcinek. Ale kurde, epicki. Nie mam ją atakować, czy tamtego? Aha, to. Shit! Nie zdążyłem. Fuck. I failed in battle lust. Now stop you before it's too late. I will die for it. Let him trample us. O kurde, coś tutaj. Zaraz walnie. No niestety, muszę kończyć. O, ale ją potraktował. Co
brutalnie. Never see the Druids into darkness. Why pretend to be my ally? I pretended nothing. I thought. I hoped you could be better. Better than Owen. Don't compare me to that demon. No. Look around you. You set in motion what the children of Danu hoped you could. You became the vessel for their plot. I always have been. After Mother died, I became the last. The last who could awaken the Leofaul. Never did I think I would use this gift so foolishly. What now? It ends. Owen, the children of Danu, they only exist in pursuit of the stone's power, and I am the key to unleashing it. You must kill me. Kill me, Eivor. If I die, Tara's power dies with me, and there will be nothing left to lead my people astray. The old ways will return. Let me do this. Let me save them. Please. Kurde. No zresztą jak powiem, że nie chcę z nią walczyć, to pewnie sprowokuję Eivora do walki. This is a sacrifice that would honor your gods. I will make it swift. Thank you. Prepare yourself. No! It is what you wanted, Flawn. Leofaul can never again be used for harm. She did not die for nothing. I will make damned sure of that. Rozpadł się kamień. Kira, I'm so sorry. How are you feeling? Bruised, battered. But I'll live. Though it'll take some time to reclaim my pride. Took a lot not to kill you. If you wanted to, that was your chance. I suppose at the end of all this, it's safe to call you a friend. See to it that Sigfrid's reign is long, and you shall never know me as your enemy. Have you met with the other kings? I take it that is why you've come. I have. The Inquisition is buried. High King is a leader to all who share in his land. You helped me see that. My only regret is not having understood it sooner. You work to secure a future for all. Kira would be pleased with this outcome. I know there is much that awaits you in England, Eivor. You can set your boots in Ireland anytime you please. Farewell, Flawn. Until we meet again. What do you think my father would make of all this? Barth wanted to ensure that Dublin he left you could stand upright on his own two legs. And while he could not see it through, he'd be proud you did. I will never forget what you did for my family. Our family, Sigfrid. Keep well. And may your father's Huga be with you always. It's all with me.
O, jakie ładne zakończenie. Dobra, ale jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje. Dobra, muszę to zobaczyć w ekwipunku coś. Mam 4 te artefakty. Dobra, rozumiem. Ale potrzebuję 5, żeby tutaj zdobyć ostatni z tych. A właśnie, bo ja przecież tu jeszcze nie pozdobywałem rzeczy. Jak to się stało? Więc jeszcze szybko sobie tutaj pozdobywam chyba. Bo możliwe, że gdzieś tam to ominąłem. Jakoś tak nieświadomie. I zobaczymy się przy tym skarbie. Dobra, tak więc się zbliżam do ostatniego miejsca, gdzie mogę zdobyć oręż albo jakieś wyposażenie. Jeszcze do końca nie wiem. Mam zdobyte te artefakty, dzięki którymi mogę odblokować tutaj Azel Nui Neila. Zobaczmy, co tu jest. Tarcza. Zobaczmy, co ona ofiaruje ze sobą. Jest chyba duża tarcza, nie? Ciężka. Obrażenie zdolności wzrasta zależnie od tego, jak długo trzymasz blok. Jak ty wyglądasz? Nawet ładnie. Nawet ładnie bym powiedział. Chociaż ja mało korzystam z tych broni. Znaczy z broni, z tych tarczy. Ale tak. W sumie już mam tutaj pozdobywane i też dzisiaj ostatni odcinek w kwestii fabuły. Fajna, nie zła. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że trochę dłużej to zajmie. Tak jak mówiłem, że gdzieś tam, że około 20 godzin, ale 20 godzin to chyba zajmowało całe zwiedzanie terenu, misje poboczne i fabularne. To tak. To się zgodzę, że 20 godzin. A sama fabuła była na jakieś może 10, 12, coś koło tego. Ale no, końcówki się faktycznie nie spodziewałem, że tak się to zakończy. Myślałem, że jednak będzie jakoś tak pokojowo bardziej. No, ale się miło zaskoczyłem. No i co? I tutaj sobie już kończymy Asasyna. Będziemy oczywiście czekać na kolejne płatne dodatki, które też będę ogrywał. Jeśli oczywiście starczy czasu. No i jeśli będzie możliwość. U mnie to czasem różnie to bywa z tym czasem i możliwością nagrywania, ale jeśli się uda, to będę nagrywał. Ja jestem zadowolony z tego. Też fajnie wymyślili z tymi placówkami handlowymi. No i też można nadal tutaj eksplorować to, zdobywać to. Te materiały różne. I dzięki temu można pieniądze zdobywać. Trochę mało, bo po 40 aby srebra, ale zawsze to jakieś tam jakaś tam możliwość wzbogacenia się. Także dzisiaj już kończymy. Wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam do innych serii. Na razie. Hej!